Chorzowskim Domu Kultury odbył się międzynarodowy, charytatywny wieczór kultury. Na scenie można było zobaczyć występy Chorzowskiego Stowarzyszenia Freelat oraz zespołu Słoneczka z Tarnopola. Chyba już teraz troszeczkę minął. Jesteśmy po próbach, które potwierdziły, że mamy pełną gotowość. Widziałem też Słoneczka w akcji. Jestem przekonany, że wyjdzie wszystko jak trzeba i myślę, że podołaliśmy wyzwaniu, bo jednak jesteśmy taką amatorską grupą, która w jakiś tam sposób zmierza się z pewnymi wyzwaniami, ale wydaje się, że chyba ten cel osiągnęliśmy. Mam nadzieję, że to się potwierdzi już dzisiaj na scenie, ale jestem spokojny. Nie powinno być nic, co powinno nas zaskoczyć. To chyba jest dobre. Fenomenalnie jesteśmy już drugi dzień tak naprawdę z Tarnopolanami w Chorzowie. Wizyta u prezydenta, wizyta na Nikiszowcu. To wspaniałe integracyjne zasady. Wizyta w CUM-ie, gdzie nasi seniorzy poznali troszeczkę kultury regionalnej Tarnopola. No bardzo fajnie. Ludzie otwarci, serdeczni i pełnej pozytywnej energii. Myślę, że oni są podobni jak my. Oni mają tą iskrę i ta iskra przeskakuje cały czas właściwie między Tarnopolem a Chorzowem. No tutaj właśnie w SDK-u teraz. Jesteś gwiazdą dzisiejszego wieczoru. Powiedz, jak się czujesz? Dobrze. A coś więcej? No, myślę, że wszystko wyjdzie dobrze. A jesteś zadowolona, że taki koncert właśnie powstał tylko dla ciebie? Tak. Czy ty również pokażesz nam jakieś swoje umiejętności? A widziałaś może już osoby występujące? Powiedz, jak ci się podobają. No fajni są. A co podoba ci się najbardziej? Te ich stroje. Też byś chciała taki mieć? Tak. No jestem chyba zestresowana bardziej niż Jagoda. Jagoda się bardzo cieszy, będzie występowała za chwilę też na scenie. No koncert jest dla Jagody. Jesteśmy w połowie drogi do zebrania kwoty na operację, która ma być w lutym. Koszt całej operacji to 370 tysięcy złotych. Tak jak powiedziałam, no połowa jeszcze brakuje, no ale dzięki takim dobrym ludziom, których tutaj dzisiaj spotkamy, myślę, że powoli dojdziemy do celu i uda się tą operację przeprowadzić. Podpatrywałam na próbach rzeczywiście występy i dzieci z Ukrainy i naszych dzieci i rzeczywiście no, przepiękne występy, bardzo ciekawe, piękne stroje, no, fantastyczne wykonania na pewno będą. Mogę tylko wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Ja przygotowuję dziewczyny wokalnie. Pod moim kierunkiem ćwiczą, są układane przeze mnie piosenki dla ich wykonania, żeby potem było jak najładniej. Starają się jak tylko mogą, jestem z nich bardzo dumna i mam nadzieję, że dzisiaj również dadzą z siebie wszystko, a nawet i więcej. Nasz taniec Słoneczko się nazywa. My z miasta Tarnopolia, Ukraina, to jest zachód Ukrainy. Miasto nasze, no mamy 200 tysiąc ludzi, żyją w mieście Tarnopolie. Dworzec kultury nazywa się Berezil. No nie bardzo dobrze umiem mówić po polsku, to przepraszam. W zespole się zajmuje gdzieś tak 160-170 osób, gdzieś tak. Przychodzi oni do nas w 4, w 5, 6 lat i zajmuje się gdzieś do 17 lat, gdzieś tak. Same duże dzieci to dzisiaj będą tańczyć na koncercie. Przywieźliśmy 27 osób dzieci. Mamy jeszcze wokalistkę Natalię Kazmierczuk. Naszemu zespołu już 40 lat będzie. Zajmujemy się klasyczny taniec i folklorny taniec.
klasyczny taniec musi być, bo to sceniczny taniec i musimy tym zajmować się. No i bardzo nam przyjemnie, zwyczajnie, że nas zaprosili do Chórzowa i taka współpraca zorganizowana, to nam bardzo to przyjemnie, że my zapoczątkowali już te wszystko. Mamy dużo tańców, ale przywieźli tylko część, bo mało czasu, bo to będzie razem z Freelandem. To takie, żeby czasu dużo nie zabrało, troszeczkę oni, troszeczkę my, to taki wspólny koncert będzie. Nadzwyczajnie to przyjemnie, to dla każdego człowieka to ma być przyjemnie, że ty możesz jeszcze komuś pomóc. I dzieci, oni jak poczuli, że to jakieś pieniążki pójdą na operację dla tej dziewczynki, to bardzo przyjemnie, że możemy do tego jakoś słowo doluczyć i swój wniosek jakiś zrobić. Я сам Наталя Казмірчук, вокалістка зеспалу Слонечко з України, з міста Тернополя. Я заспівам вам українську людову пісенку «Ой, я знаю, що гріх маю». І таку пісенку, яку знана, дуже знана у нас на Україні і у вас в Польщі «Гей, соколи». За місяць так собі і фонограми на грані, так? І на грані, і костюм приготувала. Я постарам ще донести людям якийсь позитив, енергію і радощі. Nie zabrakło uśmiechów na twarzach, świetnych występów oraz wielu dobrych serc, które zabiły mocniej dla Jagody. Artystom gratulujemy występów, a za Jagodę trzymamy kciuki. Wierzymy, że uda ci się wygrać tę walkę.